Witam Was w kolejnym odcinku o zmierzchu. O ile na początku tego tygodnia jeszcze się mnie jakieś krotochwile trzymały i miałam nawet pomysł, żeby nagrać dla Was odcinek w stylu wszystkie rodzaje seksu, które można wypróbować w czasie kwarantanny albo coś w tym guście, no to środek tygodnia przyniósł zdecydowane. Ochłodzenie mojego temperamentu. Nastrój mi się zważył, jak nadeszły kolejne obostrzenia w ruchach i korzystaniu ze świeżego powietrza. I nawet trochę chyba, i nawet trochę się chyba przestraszyłam tego, ile to może trwać, i straciłam dystans dosyć mocno. Pomyślałam wtedy, że potrzebuję czegoś. Potrzebuję się od czegoś odbić, żeby móc zacząć mówić i opowiadać tę naszą sytuację i, i jakoś trzymać siebie poniekąd, was też w, w tym wszystkim świadomie. Że potrzebuję czegoś z zewnątrz i że chętnie bym posłuchała, jak w takich bardzo trudnych sytuacjach dawali sobie radę inni ludzie. I wtedy przyszła mi do głowy e, II wojna światowa jako zasób doświadczeń niezwykle traumatycznych, ale też niezwykle bliskich życiu, o przetrwaniu, o wspólnocie, o tym, co jest szlachetne, a co podłe, o trudnych wyborach i o braku mydła. I wtedy pomyślałam, że mam na podorędziu fantastycznego rozmówcę, rozmówczynię, która jeszcze do tego jest bardzo bliską mi kobietą. Więc zadzwoniłam do Karoliny Sulej, która właśnie pisze książkę o... No właśnie, zaraz wam powiem, o czym pisze książkę, bo ja tego nawet tak ładnie nie opowiem żeby trochę pogadać z innego miejsca, żeby zrobić przeformatowanie, złapać dystans i zobaczyć jak ludzie dawali radę w czasach, w których w zasadzie ciężko było po prostu przetrwać. Więc witam cię Karolina. Cześć, dzień Cześć. dobry. Powiesz moim słuchaczom o sobie, bo ja no, o no. piszę tę książkę. I o tym, co robisz, bo to, tego jest bardzo dużo. Tego jest bardzo dużo i nie będziemy tutaj wymieniać tych wszystkich aktywności. Chyba najważniejsze jest to, że jestem antropolożką z wykształcenia, jestem też reporterką, i od wielu, wielu lat zajmuję się tym, w jaki sposób rzeczy, które nas otaczają ze szczególnym uwzględnieniem ubrań. Mają znaczenie dla naszej tożsamości, dla naszej codzienności, dla sposobu, w jaki żyjemy i dla także dla sposobów w jaki żyjemy w najbardziej kryzysowych, najtrudniejszych czasach, które antropolodzy nazywają czasem taką takimi momentami katastrofy kultury, kiedy wszystko się wali i żyjemy w otoczeniu otoczenia takiego erzacowego, tak, braku raczej niż dostępu i na tych niedoborach jakoś sobie dajemy radę, bo ten imperatyw dawania rady jak się okazuje, jest bardzo trudny do wygaszenia i przyjmuje różnorakie formy, najczęściej właśnie osadzone w codzienności, a nie wielkich ideach i myślach, wzniosłych słowach i sformułowaniach. I o tym jest moja książka, a bardzo konkretnie jest o tym, w jaki sposób ubrania i rzeczy osobiste pełniły taką rolę porządkującą i ocalającą w obozach koncentracyjnych i zagłady w czasie II wojny światowej. I o tym, w jaki sposób to życie mimo wszystko. Trwało i w obozach, i w gettach, i w tych, jak powiedziałaś, najtrudniejszych czasach, w których możemy się bardzo wiele nauczyć. Tak, zgadzam się. Oprócz tego Karolina ma podcast, który jest bardzo fajny i nazywa się Garderobiana i on jest w zasadzie o tym samym minus druga, wojn druga tak. wojna, czyli o, o, o tym antropologicznym spojrzeniu na, na strój, codzienność. Bardzo was zachęcam, także dlatego, że wziąłem udział w jednym z odcinków i on jest naprawdę dobry, ale pozostałe też są bardzo dobre i to jest bardzo ciekawe, znajdziecie to na Storytelu. Ale dzisiaj chciałabym zacząć od takiego fragmentu, który powiesiłaś u siebie tak. na socialach, którym Powiem szczerze, że go przeczytałam, to gul mnie złapał w gardle i pomyślałam sobie, kurczę. A potem pomyślałam jeszcze dużo bardzo grubych słów, yy, których jednak tutaj nie będę yy, głośno mówić. Jest to cytat z Alicji Gawlikowskiej-Świerczyńskiej, byłej więźniarki Ravensbrück, z którą Karolina rozmawiała. Spotyka panią dramat polegający na utracie wolności i samostanowienia. Nie wie pani, kiedy to się skończy. Ale musi się pani temu oprzeć i doczekać zmiany. Niech sobie pani to naprawdę wyobrazi. Może nam się dziś wydawać to wręcz nierealne, jak jakaś bajka, ale ja pani powiem, to nie był żaden kosmos, żadne piekło, to też było życie. I niech pani posłucha, przez jaki dramat by pani nie przechodziła, niech pani nie przestanie robić najprostszych rzeczy. Trzeba się myć, trzeba się ubrać i uczesać, choćby nie wiem, jak człowiek był znużony i udręczony. To jest Pani potrzebne nie tylko po to, żeby Pani przeżyła, ale też po to, żeby Pani chciała żyć później. Trzeba podejść do tego wszystkiego normalnie. Wszystkiego można się nauczyć, kiedy się chce. Nikt Pani nie zabierze woli. Czy ja te buty ze słomy umiałam wcześniej szyć? A mistrzynią w tym zostałam. Nie dopuściłam do siebie, że mogę nie umieć, nie dać rady. Nie było mowy o tym. Jak będzie Pani miała takie podejście do znoju i trudności, to zawsze Pani wygra. To sztuka życia. No, pani Alicja jest zdecydowanie moim autorytetem we wszelakich dziedzinach korzystania z codzienności. Pani Alicja już ma prawie 100 lat. I y, wygląda niesamowicie. Zawsze ma makijaż, zawsze ma fryzurę zrobioną, piękne kolczyki w uszach, dobrany kolorowy strój, ponieważ uważa, że to jest naprawdę przekleństwo emerytów, że jakoś społecznie zostało zgodnione, że mają się ubierać w berze, więc ona nie chce. Y, I też uważa, że to dbanie o siebie jest czymś, co ją czyni Alicją i praktykowała to od zawsze. I oczywiście nie każdemu musi tak zależeć na wyglądzie jak pani Alicji. Natomiast mam wrażenie, że ona rzeczywiście przeniknęła. Y, taką mądrość głęboką, która pozwala nam znaleźć siły psychiczne w sobie i że nie jest to właśnie mądrość, która kryje się w wzniosłości, tylko w takiej materialności, że nasza kultura to jest to, w jaki sposób my siebie codziennie obrabiamy, w jaki sposób my właśnie, nie wiem, czeszemy się, w jaki sposób się ubieramy, w jaki sposób robimy sobie oko, w jaki sposób co gotujemy, w jaki sposób ogarniemy sobie mieszkanie, w jaki sposób poukładamy bibeloty na szafce, w jaki sposób, nie wiem, zanotujemy coś, co nam się podoba, na, na posticie, który przylepimy na lodówkę. Tego jest mnóstwo. Tylko musimy się zastanowić, co z tych czynności czyni nas nami i o nie bardzo dbać. I o nich nie zapominać. Bo zresztą nie tylko pani Alicja Gawlikowska, która przeżyła Ravensburg wypowiadała się w tym tonie o tym, jak zachowywać życie w najtrudniejszych momentach, ale wiele, mężczyzn, kobiet w szczególności, zaznaczało, że to, co nam się dzisiaj wydaje takie najbardziej, powiedziałabym, naddatkowe, najbardziej błahe, że te błahostki w tych sytuacjach najtrudniejszych okazują się najważniejsze. Jest taka... Więźniarka, która z kolei przeżyła Auschwitz, Maria Jezierska, która napisała długą, taką quasi-naukową pracę, trochę jak Paweł Czyńska, w której mieszała wspomnienia własne z naukowymi sformułowaniami i zatytułowała ją Moda w Auschwitz. Wiem bardzo kontrowersyjnie, ale ona napisała o tym, w jaki sposób właśnie te takie najbłahsze fatałaszki i to wszystko, co jest związane z modą, w obozie umożliwiało czasem przeżycie, a czasem potrafiło człowieka zniszczyć, w zależności od tego. Jaki aspekt tutaj działał. I to, o co mi chodzi w przywoływaniu tego typu narracji, to to, że mam wrażenie, że czasem ta codzienność, w której żyjemy, jest niewidzialna, i wydaje nam się, że nie musimy o nią dbać, że ona się po prostu dzieje, albo że można pominąć zastanawianie się nad tym, co właściwie robimy ze swoim ciałem w przestrzeni i nakładając na nie te warstwy albo je dokarmiając, kiedy tak naprawdę to właśnie czyni nas ludźmi. I to cała kultura dalej się od tego bierze i to co nam się wydaje na samym szczycie piramidy Masłowa jest na samym dole i tego się nauczyłam od osób które przeżyły te czasy największych braków największych kryzysów i czasy które definiujemy głównie przez śmierć a okazuje się że jest tam bardzo dużo mądrości na temat życia i tego co nam daje siłę a siłę nam daje to co Brachczajna kiedyś nazwała w szczelinach istnienia krzątactwem. Czyli to, co, co czym jednak, pogardzamy. Codzienna co, co, tak. co krzątanina. Dokładnie. I, i, I to mamy robić. To jest ta sztuka życia, żeby o tym nie zapomnieć i, i żeby się nauczyć, że e, to właśnie to robienie... Ten gest, bo to właśnie o ten gest chodzi, bo Alicja Gawlikowska w obozie koncentracyjnym nie miała na podorędziu um, tych wszystkich rekwizytów związanych z dbaniem o siebie, e, których chciała mieć, ale ten gest jej wystarczał, tak jak i innym jej koleżankom czy, e, czy innym więźniom, mężczyznom. Wystarczyło nawet udawać, że się gole. Markować mycie, markować prasowanie koszuli, markować to, że układam sobie włosy, bo mam tylko kawałek odrośniętego po ogoleniu, kosmyka. Ale chodzi o to, żeby nie zapominać tych gestów codzienności, bo one sprawiają, że mam w ogóle ochotę dalej funkcjonować i pamiętam, kim jestem. My nadużywamy bardzo mocno w dzisiejszych czasach tego sformułowania: o być sobą, być sobą. Co to właściwie znaczy. I okazuje się, że to robienie siebie to są właśnie te czynności. I że jeśli się o nich zapomina, to po bardzo trudnej kryzysowej sytuacji ląduje się z traumą i dziurą i nie wiadomo, gdzie siebie odnaleźć. Albo się nie ląduje, bo teraz mi jak, jak mówiłaś, to przypomniało mi się, że kiedyś opowiadałaś, że podobno, podobno że więźniowie w obozach koncentracyjnych mogli rozpoznać, kto w niedługim tak. czasie straci wolę życia, jakby wolę tak. walki o, o kolejny dzień. I rozpoznawali to po tym, że ta osoba przestała właśnie robić te nawet wyimaginowane gesty. Przestawała się starać o y, czyszczenie ubrań. Siadała tak. pod y, ścianą i była, naz była nazywana y, muzułmanem. Mu muzu muzułmanem. I to oznaczało, że. Nie dosyć, że jakby ten kostium z nas opada, to, to jakby z nim spada z nas wola życia i, i, i jakby wstania następnego dnia, i, i jakby przetrwania kolejnego Dokładnie. dnia. W, pamiętam, że dla mnie to było jakoś nieprawdopodobnie poruszające, że właśnie po tych um, rzeczach, które ja bym. Myśląc z miejsca teraz mhm. odrzuciła jako tak, pierwsze dokładnie. mierzyło się przetrwanie i jakby coś, co teraz dajemy, nazywamy właśnie dawaniem rady. Dawaniem rady i to jest szczególnie przyjmujące, jak piszą to mężczyźni, bo te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, są takie powiedziałabym, stereotypowo kobiece. Mhm. Tak? Dbanie o to, jak wygląda, dbanie o dom, pranie, prasowanie, gotowanie, sprzątanie, ogarnianie przestrzeni. E tak? Jakiś rodzaj skoncentrowania na tych wszystkich niewidzialnych, zapleczowych czynnościach. Które w życiu nie poświęcamy uwagi, więc kobiety to zapamiętują jakoś łatwiej, bo, bo, bo są jakoś powiedziałabym, z natury, albo raczej z kultury zbudowane, żeby o tym pamiętać. Ale to tym bardziej jest przyjmujące, jak mężczyźni to zauważają, i Primo Levi, który był muzułmanem, był na progu śmierci, pisze o tym bardzo pięknie w swoich wspomnieniach, że a ja mu się to wydawało absolutnie niepotrzebne, żeby się myć, żeby o siebie dbać, komu się ma podobać, czemu ma to służyć? Czy on tutaj ma lustra, czy, czy on tutaj w ogóle może coś rozgrywać społecznie? Przecież nie. Ale, ale wtedy popatrzył na takiego swojego kolegę obozowego Rosjanina, który usilnie, mimo że był bardzo zmęczony i nie miał siły, kiedy tylko miał moment, szedł i się mył, i nawet jak nie miał się czym myć, to udawał, że się mył i, i zrozumiał, że to jest ruch oporu. To są po prostu gesty walki z rzeczywistością, które trzeba wykonywać, bo jak nie, to... Poczłonie nas, nas bagno. Bagno, ba bagno nieistnienia. Tak, i, i nie będziemy mieć siły na to mentalnej. I, I że to są takie taktyki wobec rzeczywistości. Taka nasza wojna podjazdowa. Taki rodzaj oporu, który każdy może uprawiać. Bo nie każdy ma siłę wygłaszać wielkie słowa, wszystkim pomagać dookoła i, i nieść za sobą tłumy e, swoją nadzieją. Ale każdy powinien, to jest jego obowiązek wobec życia i wobec samego siebie i nadziei, żeby robić to dla siebie chociaż. Ro rozpoznać tak. władzę. Własne małe krzątania, tak. własne, y, y, zobaczyć jakiego koloru są jego tak. jej postity. Y, Dokładnie. M, tak sobie pomyślałam, że jestem słuchając ciebie prawie y, o krok od zrehabilitowania wewnętrznego Instagrama. E, <grym>, bo y, bo pomyślałam o y, takiej kobiecie, z którą rozmawiałam w ostatnim tygodniu, która powiedziała, że jest tak... Y, Zmęczona tą przedłużającą się sytuacją i brakiem jakiejś konkretnej granicy. Oczywiście to jest to, co nas najbardziej jakoś spala czyli, że nie wiemy, kiedy wyjdziemy, a wszystkie szacunki mówią, że naprawdę nie jutro że ona traci zainteresowanie, skąd zdobyć farbę do włosów i ufarbować sobie odrosty że jakby nie jest zainteresowana tym, nie jest zainteresowana tamtym. I że próbuję to ocalić, zmuszając się do jakiegoś tam wyglądania, żeby zrobić Insta-Stories. I mhm. pomyślałam, że to był pierwszy moment w moim życiu, jak to od niej usłyszałam, że wewnętrznie pozytywnie <laughs> zwalidowałam Insta-Stories. Jeżeli to ma służyć temu, żeby nam się chciało coś kultywować, coś utrzymać na powierzchni, kurczę, róbcie Insta-Stories. No. Mhm. No, wydaje mi się, że to są wymagające czasy i oczywiście y, nie można robić pa paraleli y, z drugą wojną światową, a szczególnie bozami koncentracyjnymi, no bo to, bo to była abominacja. Natomiast y, mm, rozmawiamy o tym także dlatego, że pani Alicja, z którą rozmawiałam do swojej książki o jej życiu i dawaniu sobie rady w obozach, powiedziała mi to, co przeczytałaś z taką intencją, nie żebym odniosła to do jej życia i jej historii, ale żebym to odniosła do życia swojego i żeby jakby to y, była jakaś rada na dzisiejsze czasy i na trudne czasy w ogóle. Także to jest jakaś prawda uniwersalna o człowieku, którą ona wyniosła, i chciałaby, żeby ona została zachowana, taki jej ślad, em, który chciałaby, żebyśmy umieli przeczytać. I, e, I wydaje mi się to bardzo ważne, żeby to sobie powtarzać, e, bo to jest taka trochę tajemnica życia, właśnie, tak jak ona powiedziała, ta sztuka, e, uprawiania go na co dzień. Jest taka też ocalona Maria Ojrzyńska, e, nie Jezierska, tylko Ojrzyńska, dwie Marie ważne dla mnie, która z kolei mówiła. Że no, jakby płakali 24 godziny na dobę z powodu tego, co tam widzieli, no to by przecież nie przeżyli. Tak? Więc jak my będziemy dzisiaj e, płakać, opłakiwać e, przez cały nasz czas wolny na kwarantannę, straty. straty, to nie będziemy mieć siły, żeby odbudowywać nowy świat, tak? I e, i, oczywiście... I żeby wynieść siebie w tak. formie, w mia... bo, bo jakby y, to, to wszystko, co próbuję wiesz, tutaj mówić, y, trochę oscyluje wokół takich pytań, jak wynieść siebie z tego czasu, nie w kompletnym proszku, oczywiście. nie kompletnie zdemontowanego, nie z pozrywanymi po więziami społecznymi i zregresowanego z regre, z do wczesnodziecięcej traumy, y, gdzie każdy z nas, kiedy wylądował na początku, czy tam przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, y, 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 na jakimś etapie. Y, tylko jak bez górnolotnych i nadętych słów, właśnie, wyjść z tego czasu, no jakimś przytomniejszym człowiekiem. Mm -hmm. I to, co ja y, czytam w tych y, opowieściach, o których ty mi opowiadasz, czy, y, które sama czytam, o tych więźniarkach w które się myły kawą, bo wybierały y, próbę zachowania higieny bardziej nawet niż żywienie, co, co w, Maslowa w ogóle wy, wywala do góry wywala. nogami. Tak? Ym, to myślę sobie, że oprócz tej woli życia, która na mnie jakoś bardzo y, działa... Ym, Poruszająco to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy to przeżyli, w jakiś sposób zintegrowali. To ja na pewno nie będę oceniać stopnia integrowania tego, ale przeżyli i byli w stanie w jakiś sposób funkcjonować dalej tak. i tworzyć kulturę, w której my teraz jakby my wszyscy, którzy to nagrywają i wy, którzy słuchacie, ta kultura, w której żyliśmy, była przez nich zrobiona. Mhm. I że trochę mamy sztafetę. Tak? Musimy zrobić nową kulturę. Od tak. tej prostej kultury, to znaczy wyborów konsumenckich i tego, co zrobimy z planetą, to już dajmy mniej proste, po, po rozwiązywanie bardzo poważnych problemów, które też po drugiej wojnie były dramatyczne, No chociażby brak jedzenia, tak? Ten naj, najprostszy, który przychodzi mi do głowy. Brak wszystkiego. Brak właśnie. wszystkiego. Tak? Po tym koszmarze oni się stamtąd wyczołgali i nie powiedzieli, o to my chcemy teraz, żeby ktoś nas pogłaskał i powiedział, że jesteśmy tacy dzielni, bo przetrwaliśmy 6 lat koszmaru, tylko no, no de facto, że Powiedzieć prawie jak y, postachanowskiemu, wiesz, za, zakasali ręce i zaczęli robić nowy świat. Tak. I jakoś mocno próbuje utrzymać swoje myśli, szczególnie w tych momentach trudnych. Nie na tym momencie wyjścia i rzucenia się mhm. przyjaciołom w ramiona, bo on jest piękny i, i jakby jest w nim coś wzniosłego, tylko jakby na kolejnych etapach innego znoju. Tak. Nie? Jak, jak, jak się dowieść tam i przytrzymać. I jakoś z tego, co mówią te kobiety, um, Brzmią dla mnie takie naj, właśnie najprostsze prawdy, które są też o y, odpowiedzialności za innych, o trosce y, o innych. Mało tam jest tej politycznej martyrologii, takiej wielkiej jakości, tak, tak zwane. Tak. Zwykle zamiatane pod dywan i też wiele, wiele lat zamiatane pod dywan, nawet w opowieści o II wojnie światowej, bo y, ta książka, którą robię, jest złożona ze świadectw o, ocalonych, z rozmów z ocalonymi. Ale te świadectwa sobie siedziały w archiwach wiele lat i ocaleni również o wielu rzeczach nie mówili, bo nikt nie chciał słuchać, bo wszyscy tymi codziennymi właśnie krzątactwami lekko pogardzali, a woleli narrację martyrologiczną. A ona nam się dzisiaj, wbrew pozorom, nie przyda. Ona jest bardzo trudno przyswajalna i trudno wdrażalna. A to wszystko, o czym mówi pani Alicja, jest bardzo praktyczne. I jeszcze chciałabym jedną rzecz powiedzieć ważną, bo powiedziałaś o tych małych... Lub większych codziennych czynnościach, które możemy wykonać, żeby ocalić nasze jestestwa. I też jest jedna ważna rzecz, którą praktykowano w obozie: to znaczy, wszyscy tam marzyli. I marzenia, wyobrażanie sobie różnych rzeczy, to jest coś, co każdy z nas może robić. E, I mam wrażenie, że na co dzień w takim powiedziałabym świecie dawnej normalności e, nie przychodziło nam to często do głowy. No to takie dziecinne, a po co? A, a tymczasem e, na przykład e, w obozie na Majdanku w Lublinie e, dziewczyny zrobiły sobie tak zwane radio, to się nazywało Radio Majdanek i w ogóle nie było oczywiście żadnym radiem, ale polegało na tym, że jedna z nich wieczorem wstawała i wymyślała audyty. Opowiadała, co się działo w obozie, wymyślała programy różnorakie, był na przykład podwieczorek z mikrofonem, gdzie się mówiło o ubraniach i trendach i opowiadało dowcipy i plotki z obozu. No, było to po prostu taki rodzaj trochę satyry, a, a trochę ku pokrzepieniu serc fantazji. i i nie tylko tam było też na przykład pomysły na to w jaki sposób opowiadać sobie o dawnym życiu i robić z tego takie powieści w odcinkach. To kobiety sobie nawzajem robiły, albo miały taką grę: jestem damą i, i wymyślały w co się ubierają, jakie będą mieć fryzury w przyszłym życiu. Było tego bardzo bardzo wiele. Była też taka Zofia Bator, rysowniczka w Auschwitz, która wszystkie swoje koleżanki portretowała z długimi pięknymi włosami. Na pościeli, jak takie księżniczki, no bo brakowało im tego w obozach, więc było dużo takich różnych luster, tak, czy, czy opowieści o sobie, które więźniowie i więźniarki nawzajem sobie podawali, no żeby dać, dać sobie sprawę, że to nie jest jedyna rzeczywistość, że jest jakiś punkt odniesienia, że do czegoś można dążyć. I wydaje mi się, że, że my dzisiaj też tego potrzebujemy, żeby sobie trochę wymarzyć siebie, żeby mieć odwagę, mieć wizję, spojrzeć dalej. Albo właśnie tak się w sobie zapaść czasem, ale nie tak, że na smutno, tylko może właśnie tak, żeby znaleźć te historie i światy, o których żeśmy zapominali, będąc dorosłymi i zabieganymi. I pomyślałam, jakaż to jest uwalniająca perspektywa wobec tej produktywności, która nas jednak tutaj bardzo toczy. No. Produktywności wiesz, kursowo, jogowo, online'owo, zrób to wszystko. Prawda. Tak, że, że to że, że... Ja, ja w żaden sposób... Nie chcę podważać dobrych intencji ludzi, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą teraz w online i, i na tym zarabiać, i w ogóle, tylko że, że skala tego to jest taki, taki podobny rodzaj jazdy, którą obserwowałam u części moich klientów w dawnym świecie czyli jak nieustannie być jakąś lepszą wersją siebie, jak, nie, jak, jak wyjść z tej kwarantanny, mówiąc do, dodatkowymi trzema językami. A ja sobie myślę, że yy, znaczy, jeżeli ktoś ma na to przestrzeń i, i do tego ruch, i to jest to, o czym marzył, żeby przeczytać teraz Prusta i nauczyć się po włosku, to, to fantastycznie. Tylko, że jeżeli to ma być kosztem, yy, właśnie, może czasem zapadnięcia się w siebie i poczucia czegoś, yy, kosztem zadbania o siebie tylko po to, żeby tą produ kategorię produktywności yy, realizować, no to może właśnie lepiej daydreaming, yy, którego, yy, który jest taki. Ni, wiesz, nic z niego nie ma. Dokładnie. To jest, ja uwielbiam rzeczy, które są tak absolutnie po nic, bo to po prostu terapeuci mówią jakoś w miarę jednym głosem, przynajmniej ci, których ja słucham, że nam jest potrzebne bardzo dużo rzeczy, żeby odżywiać duszę. Nie, żeby szlifować nasze kognitywne kompetencje, tylko żeby ta dusza, która normalnie kalendarz Google ją wyprzedza o tam trzy długości, żeby ona mogła oddać się kompletnie nieproduktywnym, wesołym zajęciom, i że jest to też coś takiego albo, albo smutnym, albo melancholijnym, ale tak. niesłużącym tworzeniu nowego. Nowego, lepszego obrazu siebie. To ja podam taki przykład, on jest rzeczywiście dosyć mocny, ale podam go, ponieważ Anna Pawełczyńska bardzo lubiła ten przykład. Na taki daydreaming. Ona sobie wychodziła ze swoją koleżanką obozową, ulubioną, przed barak wieczorem w nocy i patrzyła na krematorium, i jak ono płonie i płonie. Ten dym idzie pod niebo i tak dalej, siedziały i sobie wymyślały, w jakich ciuchach, w jakich strojach mogą ludzie wylatywać kominem i skąd oni byli, i jak wyglądali kiedyś i jak one będą wyglądać, jak wylat będą wylatywać tym kominem, być może. I, i one mówiła, że to się wydaje makabryczne, ale że taki rodzaj Wesołości dziwnej, jakiegoś poczucia humoru i takiej radości głupiej też z człowiekiem zostaje. Poza tym to jest opracowanie grozy, która Dokładnie. nie jest do opracowania w żaden taki racjonalny tak. sposób, bo to jakby nie obejmiesz. Tak. To, to... I że mamy głęboko w sobie gdzieś te mechanizmy do przetrwania, tylko musimy ich poszukać. I oczywiście ważne jest też to, że to wszystko, co ja mówiłam do tej pory, to dotyczy tego, co sami możemy zrobić, ale to też, co mówią więźniowie i więźniarki, bardzo ważna sprawa to jest też wsparcie. Od innych osób, nie od wszystkich, tak? nie od wielkiej grupy, ale znalezienie sobie takiej, na Majdenku się mówiło o tym rodzinki, tak? takiej małej grupy, która naprawdę o ciebie dba i o którą ty dbasz. I, i w, takim, w takiej małej grupie wsparcia też można. Radzić sobie lepiej i psychicznie, i, i, i ktoś ci może jakiś Twój niedobór załatwić i ty komuś możesz. I to też mi się wydaje dobra rada na dzisiejsze czasy, kiedy wszyscy się ze wszystkimi przyjaźnią na Facebooku i każdy po prostu wysyła ci serduszka. Może warto się zastanowić, kto jest tak naprawdę Twoim przyjacielem, bliskim, i kto jest Twoją rodzinką i, i ci pomoże, i ty mu pomożesz, i, i tak już to zostawić, z tym zrozumieniem pójść w przyszłość dalej. I trzymać ten kontakt, bo tak. to jest też to, co ocala nie tylko jakby na, na nasze możliwości psychiczne, ale też sprzyja pielęgnowaniu tych więzi społecznych, które jakoś gdzieś musimy dowieść. A, a przed nami moment wyczerpania, e, nie jeden, e, bo ten maraton długi. I też pamiętajmy, że, w takich, że ten moment wyczerpania charakteryzuje się jakby różnymi wzrostami. T tak samo. Wyczerpują się pozytywnie aktywiści, jak wyczerpuje się tak zwana przyzwoitość w zwykłym człowieku, czyli że możemy zobaczyć jeszcze siedząc w tych domach i śledząc to, co się dzieje z nami, naszymi bliskimi i w Polsce i na świecie, możemy zobaczyć jeszcze wiele bardzo trudnych rzeczy, bardzo wspierających, ale też bardzo trudnych, dlatego że niektórym po prostu ta powłoka cywilizacyjna zacznie kruszeć i im cięższe warunki będą wokół nas, a nie tylko Polska jest w jakichś ciężkiej sytuacji, myślę na przykład o globalnym południu, mm. ale, ale w, no nawet w Polsce, w miejscach, w których, w których ludzie żyją dużo gorzej niż, w, jest im dużo trudniej niż w wielkich miastach, że, że mogą się zdarzać rzeczy, które będą nas popychały do takich trudnych refleksji na temat ludzkości, wartości humanistycznych i że, że trzeba będzie przetrwać zwątpienie, które będzie się na nas lało z zewnątrz, tak? bo to też tak. takie, to taka trochę odpowiednik tego, tej komory, tak? że patrzysz na coś i nic z tym nie możesz zrobić. No, jest po prostu. No, wydaje mi się, że to jest bardzo trudne dzisiaj w zalewie informacji medialnych, żeby znaleźć jakiś swój język opisu tego doświadczenia, które, które się właśnie dzieje. I też jakby to jest taka rada może ode mnie, cioci, dobra rada, ale już niech będzie, żeby nie tylko się dokarmiać tymi informacjami medialnymi, ale też sobie znaleźć takie słowa, które, nie wiem, są z literatury, są z czegoś mądrzejszego i starszego niż internet. I, i dlatego też się cieszę, że mogłam porozmawiać o tych świadectwach dzisiaj i o mojej książce, którą piszę. Nie dlatego, żeby mówić o swojej książce, ale też dlatego, żeby polecić słuchaczom, żeby sięgnęli do tej literatury wojennej, w której nie znajdą beznadziei wbrew pozorom, tylko znajdą bardzo dużo mądrości i i nadziei na to, jak żyć, i życia właśnie dużo, bo mam wrażenie, że przynajmniej przez wiele dekad wcześniej się mówiło o II wojnie światowej jako o takim trudnym zasobie straszliwej traumy, a tam jest też dużo nadziei i, i, i takich właśnie sposobów na to, żeby zobaczyć to światełko w ciemności, o czym pisała Rebeka Solni też swoją drogą. Bardzo polecam jej książki dzisiaj. I tym bardziej, się. że charakter udostępnił nadzieję no bezpłatnie na swojej stronie I możecie sobie pobrać w wersji elektronicznej tą książkę i przeczytać. Naprawdę, tam to nie jest nadzieja szyta lukrem na pierniczkach i w ogóle marshmallowsy. To, to jest taka nadzieja, która jakoś mocno we mnie pracuje, czyli. Taki rodzaj kontaktu z tym, jak wygląda rzeczywistość i, i zachowywania tych wartości. Pomyślałam przez chwilę, tych takich uniwersalnych, pomyślałam sobie, że jak nas żeńskie jakości przewiozą przez ten trudny czas, to w ogóle będzie można bić brawo bardzo wielkiej zmianie mentalnej, bo wtedy się okaże, że. No wiesz, te wszystkie dawne kryzysy, żeśmy opracowywali militarnie, zbrojnie, z takiej bardzo męskiej energii, nie? I tak. były zwy wielkie zwycięstwa, i były wielkie porażki, i były mm, przemarsze, defilady i pomniki, a, a może my z tego wyjdziemy współpracując, yy, jakoś widząc siebie nawzajem, bez pomników, tak. y, jakoś międzynarodowo na przykład. To by dopiero była. To by dopiero było coś. historia. Tym bardziej, że te żeńskie jakości, one pracowały w tych wszystkich innych konfliktach i kryzysach, tylko zawsze były niedoceniane. Zawsze na zapleczu, zawsze ta wielka polityka, przemarsze, pomniki wygrywały. Może teraz jest moment, może jesteśmy już na tyle przygotowani i znamy naszą historię, a raczej herstorię, trochę lepiej na tyle, żeby móc powiedzieć: Nie, tym razem zrobimy to inaczej. Podobno Dżuma jest najlepiej y, sprzedającą się teraz i wypożyczaną <noise> dopóki by wypożyczalnie książką. To znaczy, że jest ten ruch, żeby się jednak czegoś nauczyć z przedczasów internetu. Y, no dobrze, ja jakoś y, chyba y, czuję, że dostałam nową ramę y, na pierwszy kryzys tego maratonu. Mam nadzieję, że wy też. Y, bardzo wam dziękuję za uwagę i no Chciałabym wam trochę dodać otuchy, ale też tak niespecjalnie. Tak, żeby wystarczyło na dobre przetrwanie, ale nie narzucanie się w zadania. <laughs> Bardzo dziękuję ci Karolina. Dziękuję i jeszcze tylko powiem, że y, póki jeszcze mojej książki nie ma, będzie jesienią mam nadzieję. Y, jak chcą, chcecie przeczytać więcej pani Alicji Gawlikowskiej-Świerszczyńskiej, to jest z nią wywiad Rzeka Czesałam Ciepłe Króliki. Wydawnictwo Czarne wydało, więc polecam. Czesałam Ciepłe Króliki. Tak. Ojej. Ojej, jakie to sensoryczne. Dzięki, dziękuję wszystkim, którzy mimo Strange Days dorzucają się na patronajcie, polecają i wysyłają mnóstwo bardzo pozytywnych i bardzo czasem inspirujących komentarzy. Słyszymy się za tydzień. Nie wiem, czy optymistycznie zobaczymy, co się będzie działo, ale na pewno się słyszymy. Dobranoc.